Basta? Nie hasta, tylko... Coś przez V, basta, nie wiem. Żeby H stąd gadali, nie przez H. A Nitro to wtedy na swoim streamie powiedział, że H wierzy któryś państw, jest nie ma. Dobrze, dzień dobry w kolejnym odcinku z Kolonii. No, i dzisiaj będziemy robić siewy. Ale zanim siewy, to pierwsze trzeba ogarnąć pole numer 70. No, bo kupiłem przed odcinkiem nowe pole. Bo trzeba się rozwijać, nie można stać w miejscu, tak? A to był strzał w dziesiątkę z tym polem numer 70, bo jest tutaj soja. A soja, jak wiemy, będzie dla świn. Także wszystko gitara. Tutaj zaraz się trochę połączy to miedzę i zaraz będzie można po całości siać już. Także na tym wielkim, dużym polu siejemy co? Rzepak. No, Mateusz już tutaj sieje. Gdzieś tam daleko, nie wiem na gdzie. Chyba te długie przejazdy robi, ale nie wiem. Także gitara. No a ja sobie wsiadłem na chwilę na kombajn. A później tak będzie najprawdopodobniej zmiana. No i tak myślę. No. A jaki siewnik kupiliśmy? Kupiliśmy bardzo fajny siewnik. Mi się podoba. I bardzo ciekawych kolorach go kupiliśmy. Bo w takich kolorach jeszcze nigdy nie miałem siewnika. Siemnik było wiadomo jaki, tylko koloru nie był znany. Ale koloru wam nie zdradzę, nie powiem. Zobaczy to sami. Za chwilę. No tak, za 10 minut. O, 10 minut to do tego nie zasiejesz. Tobie? No nie, no bo to... Teraz doszedł. Ładny kawałek pola jeszcze. 70 arów doszło. Ty, ale powiem ci, że tak na tragicznie tej sali tutaj nie będzie. Myślę, że około zbiornika powinien wyciągnąć z tego pola. Może ja. No i w tych żniwach trzeba będzie pomyśleć coś nad kombajnem drugim, nie? Później. No ale ciągnik Optum da radę jeszcze. Tylko gdybyś większe maszyny, robisz to i to. Nie. No kurczę, nie wiem, czy lepiej iść ten drugi ciągnik większy? Bo możemy zrobić tak, żeby większy header dać po prostu do tego. Do kombajnu i nie chciałby też. A to ja nie wiem, czy to jest większy header. Czy ja wiem, czy z dziewiątką dałby radę? To jednak aż taki duży kombajn nie jest, nie? No właśnie, nie wiem nawet. Jak ma te 200 coś, to by dał radę. 280. Uda radę. A tamte 380 rządy miał. Da radę, to fajnie. 9 metrów? 280 koni? Ty, powiedz mi jedną rzecz. Nie wiem. Czy tutaj na tym, na 3500 też muszę siać rzepak? No. No bo to jest jeden kawałek. No, no tylko tak pytam. No. Także ciekawie to wygląda, ciekawie. I powiem ci, że bardzo szybko idzie koszenie tego pola. Czy ty kosisz? No. A ty już kosisz. No. A, dobra. Klikam. No i zaraz tą miedę tutaj przełożę, żeby mieć już jeden kawałek pola, nie? Duży rzepaku.
Taki był plan. Żeś wiedział, nie udawaj, że nie wiedziałeś. Ja no, wcale nie wiedziałem, to jest... Ale ten opcją coś słaby jest, powiem. Ziobro. Można i tak, no. Nie mogę. Nie mogę, jak ten case z Żejapy, nie? Japa, japa, japa. Japa du, japa da. No i elegancko idzie. 14.22, tak? A chyba stoperka nie włączyłem. No, a raczej na pewno. Dobra. To tak orientacyjnie, ile może być? Z 5 minut? No, 6. No. No, 6 minut. Ewa, starczy. To chcesz też zapakować, nie? No. Kończ to szybko i ja od razu pojadę. No to jedź stąd. Tam dalej możesz siać. Teraz lecę dookoła. Bo... trochę zjechałem na twoje pole. Nie ma na czym. Chłop co 7 na godzinę jedzie. Wiecie, że on ma ciężko od górki. Ale ogólnie ten siewnik jest jakiś ciężki, bo... ja na Osinie 450-konnym case'em ciągnę ten siewnik i też jadę 7 na godzinę pod górkę. Nie, no serio, no zobacz sobie na odcinku ten, co był z Osiny. Dlatego, że on ma 20 tysięcy litrów. Może i ma większy zbiornik, ale... to coś tam pewnie też zrobi. Ja normalnie sobie jeździłem, no... 7 na godzinę pod górkę. Case'em 450 koni. No to 120 koni więcej od tego. 160 miałem. To jest tak mało. No, nie wiem, czy to jest prawda. No to se zobacz na odcinku. No je. Że chłop 7 na godzinę jechał. Że na Osinie też są fajne górki. Jest taka mapa Świętokrzyska, wiesz? Gram na niej, grałem. I tam to dopiero są górki. Wiem. Wiem, bo ja Masajem jeździłem. Ty tam grałeś, nie? Na... miałeś jakąś serię chyba z tego nawet. No. A ty tą serię skończyłeś? Nie. Rozpadła się. Dlaczego? Bo nikt nie chce grać. Michael nie chce grać, artysta nie chce grać, no to co? A i elegancko. I po żniwach. Jeszcze 6 ton zebrałem. Dobra. Ach, szatana odpaliłem. Kurde, ale że japę. Uwielbiam ten ciągnik. No. To ledwo daje chyba radę. Ty chyba tego szatana nie wierzysz. To jest szatan. Nie,
Przeszedłem pół wyżwie. No normalnie, zobacz, 10 na godzinę pod górę jadę. Więcej niż ten, co na 300. No bo po prostu ten ciemnik jest tak zrobiony może. Ciekawe, czy jest oryginalny tak jest. No to jest oryginalne, tylko że... No, tylko da się zmienić kolory i większą pojemność. Ma większą pojemność, a to o tą pojemność chodzi. I ani możesz nim wszystko siać. Wszystko, wszystko? No. To jest już takie trochę oszukiwanie, tylko patrzcie. O, ale krzaki, muszy... Nie ma krzaków, co ty gadasz? Trzeba tam wszystko zaora. Nawet krzaki. Ty chcesz jeszcze szatan, ja ci mówię. Uwielbiam tym szatanem jeździć. On ma 19 godzin już. Pamiętasz, jak my graliśmy na osinie? Ciągle tym pętlą, co jeździłem i ja tam tak godzinę nabijałem. Ja nie wszystko robiłem, to był mój czas. Dobrze, ja też jeździłem 8 rdzi, co? A ile miałeś godzin? Ha, nie pamiętam. Ty, a jak ja wtedy odeszłem z tej serii, to ty jeszcze tam grałeś długo? No. Grałem, ale niedługo. Wtedy zmieniliśmy mapę na Eurofarm, pamiętam. No widzisz, dedek się skończył i się odechciało grać. To dawaj, kupujemy dedykę i lecimy tam z Eurofarm. To by było fajne, tylko oślina porcina, lepsze. To wielkie pole, ile, albo jak my tam sialiśmy, piskaliśmy wtedy, naprosiliśmy to, i tam było roboty przy tym do góry. No elegancko było. Cały dzień, żeby nawóz zrobić. Nie wiem. I jeszcze jak zasialiśmy, to jeszcze brali chyba się do nawoźnika i wyścigliśmy ciągle. A tam było. Żeby to nawieźć, to chyba z 5 godzin siedzieliśmy, albo 4. No, ja grałem, a nie teraz. No i elegancko. Jeszcze zbadamy pole, czyli mamy 13 minut. To akurat zbadam pole, wyślę próby. I wskoczy na siebie, bynajmniej tak myślę. Skoczysz na siebie, możesz się trzymać. Dobrze. No i dobra, i szatan robotę skończył. Rzepak jest urośnięty. Gdzie? O, zobacz, co mi się tylko wydaje. Może mi się coś nie przykuje. Chodź tu zobacz. Ty nosę pakuję. Czy nie? No jest, jest. Ty, co ty masz ustawione, że to tak szybko rośnie? Nic, już wyłączyłem. To śmiałeś się nie zacząć. O co chodzi? Co jest? Chłop zasiał pół pola, już się urosło. O, w szoku. I to jaki? Dobra. Trzeba szatana przepalić kolejnego. C360. Ten to jest diabeł, nie szatan. I login! Trzeba te próby zrobić. Thank you.
Diabeł tak drze, ja też nie słyszałem. No właśnie w tym problem, że... A nie, dobra, mówię. Ja już ciszyłem, a co? No nie, przecież się sumuję. No mam na 10%, tak? Ja mam na 20%. Bo jak tam są dwóch, to na 20%. Szatana i inne duchy złe. Dobra, elegancko, elegancko. Jeszcze dwie próby i spierdzielam z tego pola. Ja w końcu to pole i ci daję. A ty chcesz teraz coś pójdziemy jeszcze robić, czy nie? Nie. To ja to do końca nie będę. No i dobrze, tutaj dobadam jeszcze te krzaki, żeby nie było. A, czyli to... Dobra. Teraz próbki gleby trafią do laboratorium, w którym zostaną poddane analizie. Wyniki pojawią się już wkrótce na mapie z rodzajami gleby. Okej. Okay. O, już. Jak to z glebą wygląda? A, tak to wygląda. Nawet ciekawie, no. No i ładnie, bo ten środek tutaj od... Już mam wszystkie pola wykopane, mam tutaj do asfaltu. Także ciekawie, ciekawie. Ja nie mogę się doczekać, kiedy będzie akcja pola numer 11, 15, żeby ten las wycinać. I mieć kaszę z tego. A właśnie jak to stoi z pH tutaj. O, a za nawet dobry tu jest. 140 kilo tu jest, to elegancko. To tam dużo nie idzie na los wtedy. No, jaki śmieć, no normalnie. A jak to z pH wygląda? Szóstki tu jest dużo. No to fajnie. Szóstka to jest fajnie. Dobra, to trzeba będzie później dorzucić łapę troszeczkę. No ale to się dorzuci. Odcinku. Dobra. Już mogę przejąć tutaj siewniczek, tak? O, i to jest kolor... w sklepie on jest nazwany chyba klas, nie? No. Przebań. No, po... No, nie krzycz. Dobra, tak. Dobra. Lecimy z tym siewem. Chodzi siewnik. Opuszczamy i lecimy. O, tu już tyle nawozu poszło? O, właśnie, on zre tego nawozu jak szatan. No, na jaki duży zbiornik? To jest chyba 7000 litrów. A tego to ja ci nie powiem, bo ja nie wiem. Siódemka to jest. Nawozu. Ma już 5 ton wrąbał. On jest najwyraźniej. No, tylko też... Ała. Powiedz mi, co jest mu? Płuk? On tam w krzakach stał koło sadzarki zawsze. Krzak. Płuk stał zawsze w krzakach koło sadzarki. Koło gdzie? Koło sadzarki zawsze stał. Tu jest sadzarka. Dobra. No tam gdzieś w krzakach zawsze stał. O, teraz pytanie z rzędu drugiego. Gdzie my ten siewnik postawimy? Sorry, nie, ale jakby się tak po prostu nie widziałem, że masz na tworzenie pól, nie? I tam jest trochę jego miejsce, po prostu tam jest tam przeznaczone. Dobrze. Powiem ci, że ja tak sobie teraz pomyślałem, gdzie my tego szatana odstawimy, ten siewnik. Miejsca nie ma. Jak nic na drugie gospodarstwo się zawiezie najbliżej. A gdzie krowy są? Są pięć to miejsce. Ała. Waliłam.
uwalniony, czy nie? Nie. Ale farminga mi już chyba wywalił. O, wywaliło. To że co odwiedził? Tam są zbugowane tekstury, nie? Jak ja na te tekstury się spojrzałem, no, to się stało to. A no wiem, tam było coś zbugowane. Jak przechodzi. Dobra, pijam, czekaj. NVR gra teraz Farming Simulator 19. A w kolejnym odcinku co robimy? Kolejny? Już chyba będzie czas na... No. Kuszenie. Na żniwa albo zrobimy sobie sadzenie ziemniaków, o. Też można. 60. No tak, 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 tak. Bo ten sprzęt jest specjalnie dla 60 zostawiony. Dobra. Ja już zasiałem tutaj ten kawałek. Ty przyjmij, a ja idę ze dwóch. I teraz... Tu miało być... Tu miała być pszeniczka. Dobra, sorry, że przez ten znak przejadę, no... Tak mi bardziej pasuje, żeby przejechać. Szybko, póki jeszcze synchronizacji nie ma. O, i elegancko. Elegancko, jak to się mówi. Ale jest synchronizacja akurat w dobrym miejscu. A jestem na środku pola. No, ten kawałek to raz, dwa pójdzie. Tam było 6 minut, czyli mamy 27 minut. No, to jeszcze 9 minut. No, to zasiejemy jeszcze kawałeczek. No i elegancko. Zestaw jest zasiany. To teraz nie ma co gadać. Robotka idzie. A tutaj kolejne pole jest do kupienia. Powiem tak, im więcej pól mamy, tym lepiej. Bo można już bardziej myśleć... Dobra. O! O! A ja już mam nawet oczka mi się zaświeciły. Na jedną rzecz. A wiesz na jaką? A dobra, chłopa nie ma. A dobra, jest, przyszedł. Bo mam... Oczka mi się zaświeciły teraz, bo zobaczyłem, to jest na polu numer 48, wiesz? Coś zobaczyłem. Kolejne pole. Ziemniaczki zauważyłem. Nie, może gdzie będziemy dzisiaj ten. Co? No kupię i może będziemy dzisiaj, wiesz. No. Kopać? Nie. No, powiem ci, że te 48 to jest nawet fajny kawałek tutaj koło mnie. Możesz przyjść sobie oblukać go. Za chwilę, tylko to odrzucę. Ale to pole numer 55 mi się podoba, człowieniu. Zrobiłem dwa kółeczka koło pola i mam zasiane już. No i gicior. Co kurczę. Tam miała być kukurydza na dole, nie? Miała tam być kukurydza. No to mogę tym siewnikiem teoretycznie zasiać, ale... To dawaj. No dobra. Jakby co, to będzie na ciebie. Ja ci mam pomóc? Sianiu, czy nie? Nie no. Ja teraz tak próbuję, nie? Poczepić do 60 ten siewnik, nie? Ten drugi. Powiem ci, że coś mi nie idzie. Dobra, zostawię, bo 60 tak do góry bierze. No dobra, wyłączył się. Tak nie żeby coś, nie? Ale tym siemnikiem nawet mogę siać ziemniaki. Naprawdę? No wszystko im można siać. Czekaj. Naprawdę aż tak? No wszystko tu można siać. Ziemniaki, buraki, bawełnę, trzcinę cukrową. Wszystko, normalnie wszystko, Jezus. To jest już takie trochę... No ale nie, no nie będziemy tego używać. Ziemniaki sobie sadzarką zasiejemy. Zadzimy.
Żeby 60 miała to robić. Odszczepiam od razu do 60 sadzarki w takim razie. Żeby nie było. No, także ciekawy, ciekawy. Kurczę, jest problem mały. No, dawaj teraz. Bo my nie mamy rozsiewacza. Żeby pod ziemniaki rzucić. Trzeba będzie wypożyczyć na chwilę. To się wymyśli. To się wszystko da. Kurde, ale to jest duży zestaw, ten siewnik z tym case'em. Powiem ci, że ciekawie to by było. O, jeszcze kombajn na środku pola został. Ty, a gdzie ja mam ten? Dawać. Gdzie to jest do napełnienia? No tam stoją worki. Ja stąd te worki i widzę. To nie jest. To jest. A tu, dobra. To są dwie. Ona ma tylko 13 godzin na bitę. Mało. Tylko. A ten case ma 7,5 już. A na jakie pole? Na żadne na razie. No pierwsza będzie skosić 18. To idę ją do garażu odstawić z tym. Powiem ci, że tu między tymi domkami ciekawie się dzieje. Ej, wiesz co, musimy zrobić do moda? Simple IC, żeby można to było tej 60 wszystko odbierać. A można. Zobaczymy. Tak trzeba zrobić, powiem. Bo ten mod jest zajebisty. Tylko ja ci dam linka, bo z takiej jednej strony GitHub ten link w ogóle nie działa. Tylko. Nie, no ta świnia jest kozak, co web wystawia poza ten, poza ogrodzenie. Właśnie też ten. Powiem ci, że na takich polach ciekawie się sieje, nie ukrywam. No dobrze, ten siewnik się tak jakoś w miarę łamie, to szczędzie cofnąć. Gdzie mam to wysypać? Do... na środku podwórka. Na środku podwórka? No, żeby do śmigła. Tylko header musisz przed ten zostawić, bo nie przejesz. Wiem, tutaj. Ty, kiedy będzie akcja obornik? A nie wiem, ile już go jest. O, już ci mówię. Po ziemniakach możemy rzucić. Tylko, że to nie pisze, ile by jest obornika. Pisze. No. Oborniczka mamy 20 tysięcy litrów. 20 ton. A, no chyba się tu sprawdzisz, to tak, ale... No nie, tam nigdy nie pisało. Na Gnojowicy ile mamy? 26 tysięcy. O, to elegancko. No, także myślę, że... Ty, ale jak my chcemy, nie? To my musimy chyba tura dać, bo ta ładowarka, to ona nie ma takiego wysokiego silnika. Sprawdzimy zaraz. To zależy, jaki ty chcesz... Rozdingera, że stoi. Na silosie stoi. Tak, ja go widziałem, delikwent. O, to możesz go wyciągnąć przy okazji. Żeby on tam tak nie stał ładnie. Dobra. Ale powiem ci, że ostatni odcinek z Felsbruna ładnie usiadł. Nie wiem, czy widziałeś. Z Felsbruna nie, wiesz, chyba. Chwilę obejrzałem, ale to tylko chwilę. 77 siedem chyba tam było, jak patrzyłem ostatnio. Ty, ja jeszcze pamiętam, nie? Jak ja pierwszy raz weszłem na twojego live'a i się spytałem, czy mogę grać. Więc co to były za czasy? Rok temu to chyba już nawet mogło być. A nie we wrześniu? To chyba wrześniu był. Nie wiem, ale za chwilę będzie pewnie rok, koło roku.
No, praktycznie tak. Kurde. No. Zosin jest niby 91 odcinków, a seria trwa 2 lata prawie. Ja patrzyłem na stare twoje filmy, nie? I ta jakość. Elegancka. Kurde, 2 FPS-y. No, to było coś. Tak, teraz zmieniłam ładowarkę. Kukurydza. To pewnie z tej kukurydzy tutaj odbyty. Tam kukurydza jest chyba tylko 4 tony chyba zostało. No, 4 tony. Nie wiem, czy one tyle wciągną, ale chyba powinien wciągnąć. A, bo jest nowa świnia. Dwie świnie nawet doszły. O, za godzinę kolejna. Ale to teraz na pewno wciągną. Ustawiać te, żeby odwracała ci się kamera. Jak odwracała kamera? No, że jak cofam do tyłu, to ona automatycznie się jakby do tyłu ustawia. No, to tam jest w skrzyni ustawione. Wiem, ale ty to ustawiasz? Nie, to jest od początku ustawione. Dlaczego jak ja wyłączam, ty wsiądziesz i to jest znowu włączone? Nie. Nie wiem, ale ja to lubię sobie tak z kabiny cofnąć i tak kamerka się obraca. To właśnie jest dla mnie to jest dziwne. No wiesz, no nie trzeba ten myszką szorować po biurku, nie? Dobra, 26. O, to zaraz by nie kończyć. No, powiem ci, że mamy takie pola, że 40 minut odcinka i pola pękają, wszystkie są zasiane. No, to nice. Tylko, że Jej. mamy Sprawdzę trochę. to. I od razu są zasiane. No, jeszcze zabrane będą niektóre. Ale to między odcinkami sobie będziemy zbierać jakieś pola. No. Masz miejsce na siewnik, czy nie? No, nie bardzo. Najwyżej na drugiego gospo się go wywiezie. Ja tam nie jadę na tamtą gospodę. Raz mnie już wywaliło, drugi raz sądzę. Albo do sąsiada się postawi obok. O, już mam miejsce. O, tutaj postawimy. Tu, gdzie ten dom jest zbudowany. Tu, gdzie się podnosi te stogi. Dobra, ja za chwilę wyciągnę ten rozrzutnik, nie? I zobaczę, jak będzie sięgała do niego ładowarka. O, to możesz go sprawdzić. No, jak nie, to może weźmiemy ciągnik po prostu, z którym kupimy. Zobaczymy. Albo Ale mi wypożyczymy. się zdaje, że powinna sięgnąć. Bo nasz taki wysoki nie jest. Powinna, ale pewnie będzie bardzo wysoki. Znaczy, będzie ledwo to sięgała. Coś takiego przynajmniej. Tak mi się wydaje. Kurde, nie wierzę w ten siewnik. Ten siewnik jest Bogiem. Ja dopiero wjechałem, a tu już praktycznie połowa polu była. A pamiętam, jak mówili, po co ci taki 300-konny ciągnik na tą mapę? Jak kupiłem tego Optuma. Wiadomo, nie, bo ta mapa nie jest taka duża, żeby taki ciągnik był na niej. No, to się tak zdaje, że nie jest duża, ale to jest 70 pól ponad. Powiem ci nie, że ten rozrzutnik nieźle balował strasznie. Dobrze. On to ładnie łapał sobie, tak? Po tej całej O, sztukaterii. konkretnie. A to nawet na odcinku było 26, pamiętam, jak nim rzucałem, bo nie mogłem się zmieścić przyczepą. To może daj go gdzieś na dworzu, bo on nie jest jakiś duży. Elegancko. Wyszedł tam wtedy. Tylko, że trzeba Jechał. będzie zrobić mu konfigurację na rozrzutnik do obornika, bo on teraz jest ustawiony do wapna. Rada, ta ładowarka. Ty albo? To tak. Daję radę? Idę zobaczyć. No patrz.
No, i otwórz. Nie tak, przecież możesz łyżkę podnieść do góry. Sięga na luzie. A on na luzie sięga. Ale ja bym sobie tu radzał ładnie. Wtedy ja bym ten ciągnik, z którym bym ciągle jeździł. No, ogarnąć jakiś ciągnik z turem? Pomyślimy. Przecież ta mini ładowarka jest bardziej zwrotna. Może i tak, ale ciągnik ma się nie robić. No dobra, ale ta mini ładowarka już prawie godzinę ma na widok. Czekaj, ja biorę Ursusa i wezmę ten rozrzutnik. No, do Ursusa będzie idealny ten rozrzutnik. No, specjalnie do niego zrobiony. O, i trzeba będzie wapno załadować do niego, żeby zwapnować. My mamy ten mod? Co? Mamy ten mod na wapno do rzutnika? Nie wiem, ale... Ale ten... Patrz, mam dla niego miejsce. Idealne miejsce, ci powiem. Takie miodzio. No, ale ten nowy ciągnik by się przydał. Żeby ten case nie miał, nie był samotny. Kurde, by się pomyśliło nad takim jakimś fajnym. Albo John Deere'a się kupi, no. A po tego co ja mówię? I do tego tur. No, albo tego starego co mieliśmy, 78, 10. Do tura. No, ten. Ten co nosi nie był przy krowach. Tak, ja nie też tam robię długo. On nawet fajnie chodził. Jest jeden taki, właśnie też, tylko że on ma dużo konfiguracji. Też jest taki. Albo ten John Deere. Te John Deere co wyszły na ModHubie. 6030. 6030? No i tam masz konfiguracje równe. Są 4-cylindrowe i 6 są. I te, taką czwórkę byś mógł sobie kupić do tura. Tego co miałem na sąsiadach. Nie wiem czy oglądałeś. No i elegancka, mam dwa przejazdy i koniec pola. I mamy wszystkie, wszystkie pola zasiane na odcinku. No i azot mamy na maksa rzucony, czyli teraz już nic nas nie interesuje praktycznie. Teraz tylko czas skrącić i mamy żniwa. Już nawozić nic nie trzeba. Tak. Bo azocik mamy już na maksa rzucony. Tutaj rozsiewaczy u silniku. No jak tu jest dawka 518 kilo, no to co ty się dziwisz? Tu jest dawka nawozu 518 kilo na hektar. Bo 140 kilo azotu musi dorzucić do pełnego. A dopiero go załadowałem, a już 2 tony wciągnął na kukurydzę, no. No, 518 kilo, tak jak mówiłem, tutaj jest. No i dobra, zawijamy i kończymy. Trzeba jakąś miniaturkę jeszcze zapnąć. O, a teraz pytanie do ciebie. Ile świń będziemy trzymać? Bo tą świniarnię mam na 100. Ja bym zrobił takie coś, nie? Choćbym wziął z ModHuba tą dużą taką świniarnię, nie? I mieć normalnie może 2 takie, bo ona chyba 150 mieści i byśmy mieli 2 i byśmy normalnie szli w hodowlę takich właśnie świn. Ja mam propozycję też jedną, ale to po odcinku sobie opowiadamy, który się właśnie zakończył. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka i no mamy 40 minut znowu, niestety, ale wy lubicie takie dłuższe odcinki, to no widzicie, 40 minut zapnięte mamy wszystkie pola zasiane. A jeszcze na mapie pokażę, że mam wszystko zasiane. Rodzaje roślin. Wzrost, o, wzrost.
O, widać, że są nasze wszystkie pola zasiane. No i osiemnastka. Osiemnastkę zbierzemy sobie poza odcinkiem. I na odcinku będziemy chyba ziemniaki tam sadzić, nie? Czy masz jakiś inny plan? No i dobra, i elegancko. 40 minut wszystkie pola zasiane. Podoba mi się to. No i elegancko. Dobra, także dziękuję za oglądanie. Na razie. Trzymajcie się. 6.